Cześć, witam na kanale Info Prawa. Ostatnimi czasy dostaję mnóstwo pytań o sól gorzką epsom w kontekście użycia jej do uprawy warzyw i ogólnie do różnych roślin. Sól epsom z apteki, sól gorzka z apteki. Czy warto tej soli używać i czy no jeśli warto, to czy jest to niesamowity nawóz? Posłuchajcie. No i zapraszam tutaj do zakupu mojej książki Planer Warzywnika. Ten temat siarczanu magnezu jest poruszany w uprawie pomidorów. Jest to książka miesiąc po miesiącu kompleksowo opisująca uprawę warzyw. Zapraszam na stronę infouprawa.pl i na Allegro teraz są bardzo dobre promocje. Tutaj tylko wspomnę, że nagrałem sobie warzywa teraz z godziny 9 rano, ale nie tylko do warzyw ta sól jest używana, o czym za chwilę. Wydaje mi się, że ta sól Epsom powoli zaczyna być traktowana jako taki regularny na Wóz, typu daj ją raz na tydzień i będzie świetnie. A czy tak jest? No według mnie nie. Czy Wasze rośliny potrzebują regularnie siarki i magnezu? Bo to właśnie sól Epsom ma. Sól Epsom, czyli sól gorzka, znana jest również jako siarczan magnezu. Czy sól Epsom zastąpi miedzian? Bo już takie też widziałem pytanie. Nie, nie zastąpi. No już można by polemizować też na ten temat, czy miedzian jest dobrym środkiem do oprysku, choćby teraz na różne choroby, ale to już zostawmy. Sól gorzka nie zastąpi miedzianu. I wróćmy tutaj do nawożenia. Sulgoszka jest świetnym nawozem do roślin iglastych, zapobiega i przeciwdziała żółknięciu, brązowieniu igieł. Sulgoszka jest dobra wszędzie tam, gdzie rośliny potrzebują przede wszystkim magnezu. Sól gorzka jest dobra przy niedoborach magnezu. Siarka i magnez można zapobiegać i działać interwencyjnie. Iglaki można opryskać w dawce 50 g tej gorzkiej soli na 1 litr wody. Według mnie 1-2 razy w sezonie wystarczy. Gdyby były mocne niedobory no to warto iglaki spryskać tak 2-3 razy w odstępie około 10-14 dni. W przypadku warzyw wystarczy dawka między 15 a 30 g na 1 litr wody. Owocowe to około 30 g na 1 litr wody. Można też zastosować choćby do róż i do innych roślin ozdobnych, no które potrzebują siarki i magnezu. No i wiecie, ja tu podaję dawki. Ale uważajcie z nadmiernym używaniem tego i też podejdźcie do tego indywidualnie. Jak wygląda roślina? Czy ma niedobory? To jest istotne, bardzo istotne. Czy potrzebuje zastosowania siarczanu magnezu? Ja stosuję siarczan magnezu w uprawie pomidorów. Tak, około 1-2 tygodnie po posadzeniu warto go dać. Dawka 20 g na 1 litr wody. Może wystąpić niedobór magnezu przez spore wahania temperatur. W nocy chłodno, w dzień bardzo ciepło, upalnie. Jest to stres dla roślin, tutaj akurat mówię o pomidorach i może się pojawić ten niedobór magnezu. Zawsze jeżeli jest niedobór, należy go uzupełnić. Może być to problem z pobieraniem magnezu przez krzak, chloroza magnezowa. Na liściach pojawiają się żółte plamki, potem liść robi się coraz bardziej żółty, ale nie cały. Tu chodzi mi właśnie o Pomidory. I dalej kontynuuję temat pomidorów. Polecam spryskać zapobiegawczo całe krzaki, niezależnie czy są uprawiane w nieosłoniętym gruncie, czy też pod osłonami. Nawóz łagodzi stres spowodowany właśnie przez niskie i wysokie tem y temperatury, jak również uzupełni składniki pokarmowe. No i oprysk wykonujemy zawsze, w każdym przypadku. Rano lub wieczorem, kiedy nie pada i nie zanosi się na deszcz. Jeśli jest widoczny niedobór pokarmowy, to polecam powtórzyć oprysk za kilka dni. W tej chwili, czyli w połowie czerwca, zastosowałbym siarczą magnezu, Gdyby były niedobory. No i to było krótko o pomidorach. Tutaj chcę podkreślić, że jeżeli są niedobory w przypadku różnych roślin, to warto zdecydowanie warto bardzo szybko te niedobory uzupełnić, stosując tą gorzką sól. Z tymi żółtymi liśćmi, czy też innymi plamkami, to nie zawsze to oznacza niedobór, nie zawsze to oznacza chorobę, a tak szkodnika. Dużo osób właśnie sobie myśli, a coś tam ten, już mamy takiego listka, coś się dzieje, coś jest nie tak. Może być tak, że dolny liść jest już starszy, jest on bardziej zużyty. No i tym, jak dolne liście są kiepskie, no to ja się nie przejmuję. Tak po prostu jest. To jest naturalne. Gorzej jak te górne liście są kiepskie. Te, wiecie, które mają dostęp do światła, które są piękne i tak dalej. Powinny być piękne, a są właśnie kiepskie. Może być też tak, że były choćby chłody, no i liść ma białe plamki. Zawsze warto dokładnie zdiagnozować problem przed zastosowaniem czegokolwiek. Czy to środka na choroby, czy też właśnie ten, tego siarczanu magnezu i tak dalej. Można więc używać sól gorzką Epsom. Ja kupiłem sobie po prostu siarczan magnezu z firmy Ogród Start. Nie jest to oczywiście reklama płata, nie mam współpracy z żadną firmą. Można też sobie kupić florowit przeciw brązowieniu igieł. To jest też siarczan magnezu. Więc sól gorzka, no, na przykład siarczan z, z tej firmy Ogród Start, czy też na przykład florowit przeciw brązowieniu igieł. Co macie, to po prostu sobie kupcie. U mnie teraz kilka warzyw dyniowatych dostanie ten nawóz. No coś tam się niedobory gdzie nie gdzie powoli zaczynają Pojawiać na kilku sztukach, dostaną też iglaki i tu i tu dolistnie, ale też można nawet nawóz rozsypać. No jednak ja preferuję w przypadku tego nawozu oprysk, no szczególnie interwencyjnie, ale nie tylko. Sól epsom ta sól gorzka, inaczej zwana siarczanem magnezu, może więc być używana w uprawach, jednak ja zalecam tutaj nie traktowanie tego jako wspaniałego nawozu, którym ciągle nawozimy krzaki, a bardziej taki przydatny, dodatkowy nawóz, który można użyć tak między 1 a 3 razy. No to w zależności od tego do czego można rzec zapobiegawczo i szczególnie w przypadku niedoborów. No i co ważne, przenawożenie jest równie, a może i bardziej niebezpieczne co niedobór. Więc uważajcie z nadmiernym używaniem tego nawozu. No i chcę właśnie jeszcze raz podkreślić, to jest według mnie bardzo, ale to bardzo istotne, bo coraz więcej osób traktuje to jako właśnie taki nawóz, który stosujecie bardzo często. To ta sól gorzka nie dostarczy roślinie wszystkich niezbędnych składników pokarmowych, jak również nie sprawi, że rośliny nie będą chorowały. Jest to siarka i magnes. Oczywiście jest to też ważne, ale zwykle znacznie ważniejsze są azot, fosfor i potas. Ale tak jak powiedziałem, na wszystko należy spojrzeć indywidualnie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że Wam to rozjaśniłem, bo było sporo pytań. Napiszcie, czy używacie tej soli, czy używacie siarczanu, magnezu kupionego w sklepie ogrodniczym, czy właśnie ta sól gorzka, czy, nie, czy nie używacie, czy Wam to wszystko rośnie. Napiszcie po prostu mi coś też miłego. Dziękuję Wam serdecznie. Serdecznie za uwagę, gadam i gadam. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.